patrzą na mnie. Mów cały czas, bo to jest wszystko fajne. Te oczy patrzą na mnie? Tak. No są bardzo duże, nie wiem czemu. Ja by mi się ten dół drzewa przyglądał, śmieszne uczucie. Tak. Teraz możesz się zwrócić do osoby tego ducha i możesz porozmawiać, stawiać pytania i dostaniesz odpowiedź. Ja nie mam pytań, ja się cieszę, że tu jestem. To też jest pewnego rodzaju tego. Za pośrednictwem twoim, Danielu, chciałam tego ducha, wiecznego ducha w tym drzewie, chciałam pozdrowić serdecznie. Witaj, ty mnie pozdrawiasz za każdym razem, jak tu jesteś. Jestem i obiecałam coś tobie. Ja już to wiem. Wy przyszliście dzisiaj tutaj po wiedzę. Tylko szkoda, że sami nie chcieliście takiego kontaktu nawiązać jak Daniel, ale to nic nie szkodzi. Ja jako istota raduję się, że w ogóle ktoś się do mnie tutaj odzywa na tym uboczu, bo wy ludzie podziwiacie życie, które manifestuje się w formie przyrody i które i świadomość, która doświadcza w formie przyrody, ale nie dostrzegacie tej świadomości prawie nigdy. Stąd też niektórzy, którzy próbują się komunikować z przyrodą, mogą mieć odczucia takie nieprzyjemne, jakby coś ich odpychało, ponieważ istoty, które przez bardzo długi czas i świadomość, która doświadcza w formie takiego drzewa przez setki bądź przez nawet wiele tysięcy lat, ile mają najstarsze drzewa na waszej planecie, świadomość ta też jakby zapomina w pewnym sensie, kim jest, i odzwyczaja się od komunikacji z istotami żywymi spoza świata roślin, bo musicie wiedzieć, że świat roślin jest nieustannie w kontakcie ze sobą. Wszystkie gatunki są w kontakcie ze sobą, ale rośliny z tego samego gatunku mają szczególną więź, tak jak wy ludzie macie więzi pomiędzy sobą w rodzinach, w lokalnych społecznościach czy między rasami. Tak samo i w świecie roślin jest ta komunikacja. I wszystkie te światy, my wszyscy tworzymy to, co wy nazywacie Bogiem, i poszukujecie go. I tak naprawdę znajdujecie go na każdym kroku, tylko tego nie widzicie. Czy mogę tobie zadać pytanie? Jeżeli będziesz mógł, będę prosiła o odpowiedź. Słucham. Chciałam, bo przy pierwszym spotkaniu tutaj zobaczyłam ciebie jako męską postać, być może, żebym sobie to lepiej przyswoiła. Ale mnie interesuje i na pewno naszych widzów i słuchaczy, i to jest tak, jak tobie obiecałam, że ja pokażę ciebie całemu światu. Będę przyprowadzała ludzi i cały świat się dowie o twoim istnieniu. Chciałam się zapytać o twojej duszy. Z jakiego poziomu jest twój duch? Czy to jest z poziomu człowieka, zwierząt, czy... Czy wy wszyscy ludzie musicie zawsze na poziomy wszystko rozbierać? No tacy jesteśmy, że próbujemy się dowiedzieć po prostu. Czasami pewne rzeczy macie mocno przeintelektualizowane i zamykacie się na czyste doświadczenie, którego jakość daje więcej informacji niż tworzenie wszelkiego rodzaju modeli i teorii, myślę. Mogę powiedzieć tak, że w każdej żywej istocie manifestuje się pewnego rodzaju świadomość, ale mimo że używam tu słowa świadomość, to ta świadomość jest w dużej mierze samonieświadoma. Natomiast są pewne okazy, które rosną w określonych miejscach i mają tam do spełnienia funkcje, tak jak ja tutaj. I wtedy jest możliwość, że w takie okazy wcielają się dusze o bardzo wysokim stopniu świadomości, samoświadomości, i które zasiedlają takie
drzewa, bądź głazy i kamienie, i są one strażnikami pewnych miejsc. Aby być strażnikiem czegoś, trzeba wiedzieć, czego się pilnuje i o co w tym wszystkim chodzi, więc wtedy jest do tego predysponowana dusza o większym stopniu samopoznania. I taką też duszą jestem. Jeżeli jesteś strażnikiem w tym cudownym drzewie oliwkowym, który już jest oszacowany, no twoje istnienie jest ponad 800 lat. Moje istnienie jest nieskończone. Ja tylko tutaj sobie siedzę. Dobrze. To na pewno znasz historię, czy doświadczyłeś tutaj w twoim istnieniu rzeczy, które się tutaj działy, historii ludzkiej, historii Ziemi. Tak, wiele się tu od tego czasu działo, ale Daniel nie jest gotowy na to, aby zobaczyć to na żywo w postaci wizji, albowiem będą one w większości przesycone cierpieniem. I chcę mu tego w pewien sposób oszczędzić. I słusznie. Tak. Ponieważ macie inne plany jeszcze na dzisiaj, więc... To jest dobrze, to jest, akceptujemy to całkowicie. I tylko chodziło o to, czy jesteś świadkiem wszystkich zdarzeń i przez to jesteś podziwiany. Jestem świadkiem cierpienia, które wy istoty ludzkie sobie stwarzacie tylko wskutek układanek w waszych umysłach i w waszych głowach. I to jest dla mnie niepojęte, doprawdy. Ale na pewno zdarzają się również radosne i pożyteczne rzeczy tu, w tej okolicy, czy na ten temat tych zdarzeń radosnych, szczęśliwych dla ludzi. Radością jest dla mnie wdzięczność ludzi, którzy wędrując tutaj mogą się pode mną schronić i chwilkę odpocząć. I ja czuję ich radość i wdzięczność z ich serc, nawet jeżeli mnie przytulają i nie okazują tego w taki sposób, ale jak mają czyste serce, to jest odczuwalne i to są dla mnie radosne wydarzenia. I rozdzielasz także energię, która jest, w jakim stopniu, czy ma działania lecznicze, czy daje moc, siłę. Energia jest wszędzie i energia jest nieskończona, chociaż naturalnie jest tak, że mogą w pewnych miejscach być jej ubytki, w związku z czym w innych miejscach z kolei będzie jej nadmiar, tak jak tutaj jest nadmiar. I dlatego ja tutaj pilnuję tego miejsca, ażeby to drzewo nie zostało zniszczone i jeszcze długo mogło tam służyć właśnie ową energią, którą wyciąga z tej jakże ciężkiej i nieurodzajnej ziemi. Jestem bardzo wdzięczna. I z tych skał, które są w okolicy, tutaj są wszystkie wzgórza pokryte skałami. Tutaj rosną kryształy w okolicy, jeżeli byście dobrze zaczęli szukać. I ta energia cały czas płynie z tych miejsc. Ty przecież wiesz, że byłaś prowadzona tutaj nieprzypadkowo. Wiem. Jest coś, co chciałam dodać, że jestem bardzo wdzięczna temu gospodarzowi hiszpańskiemu, na którym terenie rośniesz, że on walczył o twoje życie, po prostu ten człowiek ma dobre serce. 4 lata walczył, żebyś znowu odżył i byłeś chory po prostu. Tak, moja forma zewnętrzna nie jest już taka świetna, jak była kiedyś, co możecie zobaczyć po uciętych konarach, ale pamiętasz, co powiedziałem pierwszy raz Danielowi tutaj, jakie przesłanie ode mnie dostał, gdy po raz pierwszy parę miesięcy temu się zjawił? Żebyście nie ubolewali nad moim zewnętrznym przejawem, że on jest taki rachityczny, czy powyginany, czy może troszkę przyschnięty. Ja cały czas w środku jestem taki sam. Tak jak i wy jesteście w środku tacy sami, mimo iż wasze ciała doznają działania czasu. Rozumiem, że chciałabym zadać tobie pytania. Jak się zwracać do ciebie? Masz jakieś imię twoje, czy ogólnie jako do ducha, do istoty, czy po imieniu? Bo to mnie też interesuje. My, duchy roślin, nie nadajemy sobie imion między sobą, ale jeżeli chcesz, to każde przyjmę i będzie mi miło. Dobrze, to zaproponuj mi takie, które ci sprawia przyjemność.
Dla mnie przyjemnością jest każda forma kontaktu. Ty mnie prowokujesz bardzo, ale ja zostawiam swobodę twojemu umysłowi, ponieważ to on jest od myślenia. Dobrze. Tak. Ja nie mam umysłu takiego. Mi tak przyszło do głowy Filip. Materialnego. Nie wiem dlaczego, ale Filip mi przyszło do głowy. Niech będzie i Filip. Dobrze, Filipie. Dla ciebie może być Filip, ale miej też świadomość, że dla kogoś innego może być inne imię. Dobrze. To nie ma większego znaczenia, ale jeżeli to pogłębia twoją więź, to naturalnie jest mi bardzo miło. Dobrze, teraz chciałam dotycząc tego miejsca zadać pytanie, bo jest to świadomość i dzień tutaj. I jak wiesz, od razu tu się to wszystko zmieniło, czy masz przestrzeń, ale jesteś na góry bardzo wysoko i widzisz tą górę, słynną górę Elbląg. Posłuchać, czy byłeś świadkiem tutaj takich zdarzeń jak pojazdów kosmicznych, czy jakichś zjawisk kosmicznych, to chętnie przekaż to nie tylko dla mnie, dla ludzkości. Wy używacie zdecydowanie za dużo słów do opisywania rzeczy, które są bardzo proste, tak naprawdę w gruncie rzeczy. Wy przecież też jesteście dziećmi kosmosu. Ale rozumiem twoje pytanie. To proszę. Osobiście nie odwiedzały mnie takie istoty, ale rzeczywiście... Rzeczywiście nieraz odczuwałem ich bliskość, ponieważ... Większość z statków emanuje specyficzną formą energii, a jak już mówiłem ci miłośnie, mówimy się ze sobą i po prostu przekazujemy te informacje nieraz na wiele kilometrów dalej, z bardzo niewielkim opóźnieniem o wszelkich zmianach, które zachodzą w naszej przestrzeni. I mam takie informacje o takich przelotach. Wy próbujecie to analizować wszczepianiem elektrod i tak po omacku się poruszacie i gdy macie dowody naszej komunikacji między sobą, to wątpicie w to i szukacie innych metod analizy. To poszukiwanie nie ma końca tak naprawdę i z jednej strony możecie się tym bawić, a z drugiej strony w pewnym sensie generuje to w was nieustanne cierpienie, ponieważ chcielibyście mieć tę jedną, jedyną, ostateczną, uniwersalną metodę do poznania wszystkiego, a taka nie istnieje. Ci, którzy wam to obiecują, to kłamią. To jest podróż, która nie ma końca. Mi też kiedyś będzie dane zakończyć podróż tutaj w ciele tego drzewa. Ale jeszcze nie prędko. Wierzę w to, że jeszcze wiele radości wszystko, że dużo ludzi odwiedzających, którzy cię podziwiali. Bo jesteś naprawdę do podziwu. I jeżeli jeszcze przekazujesz tą energię, która jest bardzo odczuwalna, także nie tylko mamy nadzieję, ale wspólnie prosimy o to, żebyś jak najdłużej w tym dobrym stanie był tutaj po prostu i cieszył się z tego pobytu na ziemi. Jeszcze chciałam zapytać... Mój prawdziwy stan jest zawsze dobry, Gracja, no o niego się nie martw. Jak jest z zaopatrzeniem wody, bo naturalnie wiadomo, że twoje pożywienie jest nie tylko woda, bo i słońce, ale z wodą. Czy jesteś dobrze zakorzeniony i czy masz braki dostarczania? Tu wszędzie są skały, które mi zapewniają wszystko, czego potrzebuję. Tu wszędzie są skały, które gromadzą to, czego mi potrzeba na poziomie materialnym, ale i też przestrzeń, która tutaj jest w okolicy, jej właściwości magnetyczne są dla mnie bardzo korzystne. Możecie też zaobserwować dobry wzrost roślin w pobliżu pewnych urządzeń, które generują właśnie takie pola na waszej ziemi, jeżeli chodzi o technologię. Tak samo i tutaj jest, ale jest to w sposób naturalny. Ty wiesz przecież, ile jest tutaj takich miejsc. I chcecie je szukać i możecie ich szukać.
potraficie to zrobić, potraficie to wyczuć, nie potrzebujecie sprzętu. Wy wszyscy, którzy tu jesteście teraz u mego podróża, wy nie potrzebujecie do tego sprzętu. Sprzęt jest tylko taki, który umysły są jeszcze zbyt mało przepustowne dla tego typu wiedzy. Którzy szukają po prostu namacalnych podmiotów. Ale też nie należy z nimi walczyć. Ja widziałem wiele walki i z walki nie ma nigdy nic rozwojowego. To jest prawda. Walka rodzi kolejne nieszczęścia i kolejną walkę. Wy tak dobrze o tym wiecie przecież. I teraz co osypują nas tymi czym treść samolotów i to wszystko, daje sobie z tym radę? No spójrz na mnie. Przecież rodzę owoce po dzień dzisiejszy. Widzę. I dookoła ciebie też natura jest jakby nienaruszona. Czy widzisz na mnie jakieś grzyby, porosty? Nie. Tak jak już powiedziałem, moja forma nie jest tak okazała, jak była kiedyś, ale jest piękny. To jest naturalny proces życia w materii, w której teraz się znajdujecie. I bezsensowne jest walczenie z tym, ponieważ podpędza was znowu w cierpieniu. Na ten moment ja bym chciała ci bardzo podziękować. Obiecuję, że moje odwiedziny za każdym razem przynoszą mi wielką radość. Obiecałam, cały świat będzie Ciebie oglądał i podziwiał, bo jesteś naprawdę do podziwiania. Może ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Wy ludzie podziwiajcie sami siebie i Wasze wnętrza, bo one są nie mniej piękne i boskie. To jest moje przesłanie dla Was. Właśnie. I będziecie to szerzyć dalej. Mhm. A przesłanie jeżeli zapragniecie. O to przesłanie właśnie chciałam Cię zapytać. Już padła odpowiedź. Dobrze, to imienniku Filipie, bo zostaniesz teraz moim Filipem osobistym, czy byś chciał jeszcze coś ważnego przekazać dla ludzkości? Nie dla mnie, dla ludzkości. To będę o to bardzo prosić. Ludzkość już dostała tyle przekazów. Ci, którzy chcieli, to uwierzyli i żyją nimi. Są też tacy, którzy nigdy nie zechcą. Nie walcz z tym. Nie ma najmniejszego sensu. Jest też grupa ludzi, których umysły są zawieszone i sami nie wiedzą, w którą stronę pójść. Im możesz podpowiedzieć pewne rzeczy, ale za nich też lepiej tego nie robić, ponieważ będzie to ingerencja w ich przestrzeń. Sami też nie lubicie, gdy ingeruje się w waszą przestrzeń, także szanujcie to po prostu. Również Wam dziękuję. Może to na ten moment byłoby wszystko, bo... Ja dziękuję bardzo serdecznie. I właśnie skorzystaliśmy z okazji, żeby się z Tobą połączyć z pobytu Daniel się cieszy, bo mnie widzi w pełnej formie, w takiej, jakiej byłem kiedyś. To proszę jeszcze określić. Opisz ten wygląd dawny, kiedy był w pełnym rozkwicie, takim w chwilę męskiego wieku. Wiesz co, no słuchaj, to jest tak, bo to wygląda jakby to drzewo kiedyś było do pewnego czasu, no nazwijmy to, prowadzone czy podcinane, a potem tego zaprzestano i ono poszło do góry. I krótko mówiąc, to jest tak jakby, jak masz ten gruby pień i potem mnóstwo kanałów się rozszerzało, tworząc rodzaj takiego jakby pucharu czy kielicha, wiesz, nie wiem jak to nazwać, ta korona tworzyła taką jakby taką czaszę, prawda, bo była zwarta. Natomiast te pięć, bo mi się tutaj nakładają, takich dużych kanałów było, które po prostu rosły na boki, tak jakby. Troszkę to przypominało takiego kalafiora czy brokuła, mogę powiedzieć właśnie w tym przekroju jakby, nie? Ale było potężne, głowowało ponad tymi drzewami, które są z tamtej strony na tym wzgórzu niewielkim, na skałach właśnie. W większości pin jest. To jest typ jakiejś sosny. Chyba już nie mam kontaktu z tym drzewem, bo znowu się patrzy na mnie tymi oczami, ale generalnie jest miło. To dziękujemy serdecznie Filipie, w duchu tego drzewa. Mam
przekaz, że odpowiedź i podziękowanie do niego możecie poczuć osobiście. On już przeze mnie nic nie powie dzisiaj, to tak, żebyście sami poczuli. To położymy teraz ręce. Może, żeby każdy poproszę o położenie ręki. Ło, ale mnie zaczyna przechowalić. Ło. No, spotylić się tutaj. Przestanie przechodzić. Koniec przekazu. Zaraz cię wyprowadzę z transu. Dzięki.